Po upalnym dniu warto wziąć chwilę oddechu. Proponuję Państwu kwadrans z lekkim i przyjemnym teleekspresem na deser. Dzień dobry, Iga Lewko, zapraszam. W ten weekend wszystkie drogi prowadzą do Opola. Trwa tam 59. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. W amfiteatrze nie brak zarówno gwiazd, jak i młodych muzyków, którym marzy się wielka kariera. Na scenie opolskiej otrzymała owacje na stojąco za swoje wzruszające i zachwycające występy. Stanisława Celińska zaśpiewała piosenki Seweryna Krajewskiego. Usłyszeliśmy także utwory z najnowszej płyty Przytul. Więcej o krążku specjalnie dla Państwa opowie sama artystka. Britney Spears stanęła trzeci raz na ślubnym kobiercu. Jej wybrankiem jest irański model i aktor Sam Asghari. Para poznała się na planie teledysku. Po 6 latach znajomości postanowili sformalizować związek. W tym roku świętuje 90. urodziny. Mimo upływu lat, Pieniński Park Narodowy zachwyca urodą. Królewskie widoki gwarantują nie tylko trzy korony, ale i wycieczka śladami świętej Kingi. 600 km przez Grenlandię z bagażem ważącym prawie dwa razy tyle, co ona sama. Miłka Raulin jest trzecią i najmłodszą Polką, która może pochwalić się trawersem Grenlandii. W naszej deserowej kuchni Rabarbaru Czar przedstawiamy Państwu przepis na przepyszne ciasto, które przygotuje Sylwia Górna razem ze swoją córką Alą. Taki rabarbarowy podwieczorek, marzenie, ale zejdźmy na ziemię. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Kolejny Teleekspres na deser już za tydzień. Do zobaczenia.